Cześć, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. Doman, siemanko. Zapraszamy Was na krótki test i prezentację kamerki internetowej Logitech Brio 300. Biało-miętowe opakowanie skrywa w sobie wyłącznie kamerkę z na stałe zamontowanym przewodem zasilającym USB typu C oraz minimalną papierologię. Naprawdę nie ma tam zbyt wiele. Wymiary kamery to 65x53x45 mm z zaczepem, który jest pokryty takimi gumowanymi naklejkami, jakby dzięki czemu nie ślizga się zanadto do powierzchni, o którą się opiera. Nie ma możliwości zamontowania na statywie, tylko takie właśnie monitorowe czy biurkowe ustawienie. Waży 75 gramów niespełna z całością, czyli razem z przewodem, który to przewód jest długości 150 cm. Dość długi, żeby wygodnie go ustawić w większości miejsc. I za komputerem, znaczy w sensie i z komputera można i pociągnąć. I z tyłu z obudowy dokładnie tak, jeśli ktoś ma gdzieś tam troszeczkę niżej. Kamerka nagrywa w rozdzielczościach 1080p w 30 klatkach, bądź 720p w 30 klatkach. Ma 2 megapiksele, jeśli chodzi o rejestrację obrazu. 70-stopniowy kąt widzenia, dość zawężony, skupia się na rozmówcy, nie za dużo tła, że tak powiem, łapie. Mamy tutaj niestety stałą ostrość, nie ma autofokusa, więc jeśli byśmy coś chcieli zbliżyć, pokazać do kamery, no to będzie nieco gorzej, ale w wideokonferencjach raczej rzadko się z tego korzysta, więc nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Mamy tutaj typ obiektywu, uwaga, będę cytował. Custom Logi 4 Elements Lens with Anti-Reflective Coating. Mamy zintegrowaną osłonę migawki, która przesunięciem góra-dół zaślepia mechanicznie nagrywany obraz, żeby nie było możliwości podglądania niechcianego. Teraz to przydatne w świecie, gdy każdy o swoją prywatność chce dbać. Oczywiście. Mamy wbudowany mikrofon i to mikrofon z systemem redukcji takich szumów różnych. Jego jakość też Wam później zaprezentujemy. Jest to mikrofon mono i zbiera według Logitecha z odległości maksymalnie 122 cm. My go postawimy przy takim następnym kadrze podsumowaniowym nieco dalej i zobaczymy w porównaniu z naszym aparatem, jak wypadnie. Tak, z laptopami już nagraliśmy, mamy przygotowane. Bo to też jest dosyć ważne. Na przykład w moim laptopie Lenovo, gdzie też próbki pokażemy, mam taki problem, że mikrofon jest bardzo kierunkowy. Jak ktoś obok mnie siedzi, jesteśmy na spotkaniu online, to niestety tej osoby już nie słychać. Słychać tylko mnie każdy centralnie. Do swojego komputera. Ale to jest mega minus generalnie moim zdaniem, no bo wtedy już trzeba podłączyć jakiś zewnętrzny mikrofon, jak chcesz na jednym laptopie zrobić spotkanie albo jakiś inny system wideokonferencyjny, a tutaj jak mamy taką kamerkę, to raczej w kamerkach zawsze zbiera szeroko. No to już zobaczymy, jak to będzie. Ale to zależy od zastosowania, bo jeśli byś na przykład chciał brać udział w wideokonferencji jadąc w pociągu, to byś wolał, żeby było słychać tylko Ciebie, a nie szum cały z pociągu. No wtedy tak. Wszystko zależy od tego, gdzie pracuje. Także sobie zaraz to wszystko przetestujemy, obejrzycie i posłuchacie sami, nie będzie z tym żadnego problemu. Na sam koniec dodam, że kamerka automatycznie reguluje jasność, co też pokażemy na naszym skrótowym materiale przebitkowym, nazwijmy to, i współpracuje bez problemu z macOS-em i z Windowsem. My porównywaliśmy w głównej mierze z macOS-em w MacBooku Air. Także ze specyfikacji technicznej to będzie tyle. Jeszcze jedno, jest certyfikacja, teraz widzę tutaj dla Teamsów, dla... No tak, tak, współpraca z tymi Google Meet i tak dalej, tak jest. No wiadomo, że to w zasadzie zadziała ze wszystkim, z każdą aplikacją, jaka jest obecnie popularnie wykorzystywana w telewideokonferencjach, będzie działała. No i przejdziemy płynnie w takim razie do wyglądu, bo tu nie ma co za dużo opowiadać. Kamerka z śmiesznym kształtem, takiego głośniczka. Tak, faktura ciekawa jest. Cała, ja myślałem, że jest ogólnie paprochy jakieś tam. Tak, są. A to jest zrównoważony rozwój, odzysk takie jest tworzywa. No widać, że jest to ekologicznie fajnie pomyślane. Czy się komuś podoba, czy nie, to jest kwestia gustu. I tak jej nie widać. Jeśli bierzesz udział, to z niej widok jest pokazywany. Na froncie mamy ten właśnie przesłonkę. Tak jest. Ona wskakuje na swoje miejsce zarówno na górze, jak i na dole. To nawet słychać. O, taka sprężynka, jakby ją prowadziła. Obok mamy po prawej stronie diodę symbolizującą przechwytywanie w danym momencie obrazu. No i pod spodem mikrofon. Nóżka z tak jakby trzema możliwościami regulacji na trzech... jakby na trzy części trzech jest podzielona. Poziomach, trzech płaszczyznach. Tak jest. Można zrobić od tego typu ustawienia przez złożenie jej maksymalnie.
No jakoś da się dostosować. Do tego jeszcze samą kamerkę też tutaj na najwyższej głowicy, góra-dół. Lewo-prawo dostosujemy. Lewo-prawo nie ma regulacji, trzeba wtedy już całym laptopem, ustawieniem sobie to ułożyć. No i z tyłu wychodzi przewód USB typu C, co ja akurat pochwalam. No ale domyślam się, że może jeszcze nie wszyscy takie sloty mają. No wygląda, ale jest bardzo solidne to wszystko. Naprawdę te zaczepy są mocne, one nie latają zbyt luźno. Widać, że tam jest wystarczający opór. Gumki. Tak, i te gumowane właśnie elementy, które no, uchronią na przykład obudowę laptopa przed porysowaniem. Także spoko, no, wygląd jak wygląd. Ciekawy, bo zazwyczaj kamerki są proste, prostokątne, a ta jest taka troszeczkę inna. Także tyle. No i zobaczcie sami teraz, jak wyglądają nagrania z tych wszystkich urządzeń. Tak wygląda przykładowe nagranie z kamerki Logitech Brio 300 ustawionej na MacBooku w naszych warunkach studyjnych. I mikrofon, i obraz przechwytywany jest teraz z tej właśnie kamerki. Od razu możemy sobie rzucić okiem, czy w miarę fokus się złapie na nią, czy nie. Nie jest to takie proste, jak widzicie, ale może tak być, że autofokusa po prostu nie ma. No ale dobrze, to jest oczywiście nagranie z naszymi lampami studyjnymi, czyli no, takimi dość mocnymi światełkami. Teraz je zgasimy i zobaczymy przy zwykłym świetle dziennym. Panie Adsonie, jedna lampa zgaszona i druga lampa zgaszona. No, w pokoju jest teraz dość ciemno, ale zachmurnego, że tak powiem, nieba wpada jakieś tam światło przez okno. Teraz jeszcze zasłonimy zasłonki, żeby zobaczyć maksymalną ciemność. No i teraz jest taki już symulacja bardzo późnego wieczora, bez żadnego włączonego światła. Jeszcze panie, co jakbyś tylko zrobił dla mnie jedno, włączył sztuczne światło, czyli ten słaby, żółty, studyjny żerandol. Zobaczymy, czy on coś jeszcze tutaj uratuje. O, i to jest w takim słabym, żółtym świetle. Także to jest tyle. Teraz zobaczymy dokładnie to samo na kamerce MacBooka. No i jesteśmy w dokładnie tym samym kadrze. Tym razem kamerka wbudowana w MacBooka Air z procesorem M1 2021 rok bodaj. No i znowu mamy nasze studio. Mikrofon tym razem łapie MacBookowy. Światło na razie studyjne. Nasze dwie lampy włączone. Teraz zgasimy lampy, panie Adsonie, bardzo cię proszę. A, jeszcze czekaj. Bo zobaczymy, czy kamerka MacBooka lepiej sobie poradzi ze zmienną ostrością. No, zdecydowanie lepiej. Dobra, gasimy. Jedna lampa zgaszona, druga lampa zgaszona. No i tu już w słabych warunkach oświetleniowych myślę, że kamerka MacBooka wygląda gorzej. A jeszcze nie zasłoniliśmy okna, uwaga. Zasłaniamy okno i robi się już bardzo dużo szumu. No i teraz już jest wyraźnie ciemniej i wyraźnie gorzej. Jeszcze tylko włączymy, panie Adsonie, światło żółte, tak, pokojowe, które no troszeczkę poprawiło sytuację, ale szum jest w dalszym ciągu widoczny. Czyli tak na szybko mówiąc, w świetle dziennym kamerka MacBooka wyglądała chyba nieco lepiej albo porównywalnie, natomiast w słabym świetle bez żadnego porównania dużo lepiej wygląda obraz zarejestrowany kamerką Logitech Brio 300. No i jako trzeci do testu wykorzystamy notebook Lenovo ThinkPad E480. Dokładnie te same warunki, czyli kamera wbudowana w laptop plus mikrofon wbudowany w laptop. Na razie w naszych warunkach studyjnych i włączonych lampach oświetleniowych. Teraz zgasimy lampy, zobaczymy jak będzie. A jeszcze czekaj chwilę, jak zawsze, zapominam o tym. No łapie ostrość, ale łapie ostrość. Nie, jak dobrze, dobrze, łapie ostrość. Dobra, jest dobrze, ostrość złapało. Teraz mamy obie lampy zgaszone i widok z światła dziennego zachmurzonego nieba. No i które teraz też zasłonimy, czyli będzie taka symulacja późnego wieczoru bez żadnych oświetleń. No już jest bardzo dużo szumu, no, więcej niż w MacBooku. I teraz żółte światło dzienne, znaczy żółte światło takie... O, to chyba najgorzej, to już lepiej było po ciemku. No także tutaj ta kamerka chyba jednak odrobinę słabsza, zarówno od MacBookowej, jak i od testowanego Brio 300, ale sami sobie to ocenicie. Jesteście już po przebitkach, więc sami możecie sobie pewne wnioski wyciągnąć. Jeśli chodzi o naszą opinię, no to tak jak wstępnie powiedziałem, kamerka nagrywa mniej więcej na poziomie MacBooka.
Nie ma niestety tego autofokusa, więc jeśli to jest komuś potrzebne, akurat specyfikę ma taką, a nie inną, to jest to minus. Jeśli nie jest to potrzebne, raczej ważna jest ostrość stabilna na jeden punkt, na twarz czy cokolwiek, to nie jest żadną przeszkodą. Natomiast w dobrym świetle wygląda dobrze. Niby ma 1080p w 30 klatkach, więc powinno być ciut lepiej niż MacBookowe 720p, no, ale jednak tam różnice są, umówmy się, dość niewielkie. Tym niemniej w nocy już ta regulacja jasności, regulacja światła Logitechowa daje o sobie znać i wygląda lepiej niż kamerka w MacBooku. No i oczywiście lepiej niż kamerka w Lenovo, który tutaj mieście też. To Lenovo to nawet nie ma co porównywać, ale też myślę, że to jak pracuję w nocy, w dużej mierze wynika z wielkości po prostu obiektywu, nie? Tak, że no to jest też prawda. Dużo w kamerce tej Logitecha widać, że ten mechanizm jest jednak za bardziej zaawansowany być może, natomiast tak. Za to ma dużo mniejszy kąt. Jest jednak wykadrowane mocno, tak jakby na zbliżeniu w porównaniu do kameryki MacBookowej. Tym niemniej jest to jakość dobra. Na pochwałę zasługuje również mikrofon, przynajmniej w tym takim zestawieniu, no ile, pół metra od laptopa matrycy. Wtedy działa dokładnie tak jak MacBookowa. Mikrofon MacBookowy jeszcze nam działa naprawdę dość dobrze, nie ma się czym ani czego wstydzić. Te takie mniejsze szumy są delikatnie wyciszone. Sama jakość dźwięku, jakość barwa głosu są przyjemne. Tak, żadnych szumów, żadnych pisków, a w którymś Creative bodajże się zdarzało. Coś tam chyba, się zdarzało. Że dziwnie to brzmiało. Nie? Tutaj jest wszystko dobrze. Teraz w tym momencie mniej więcej właśnie słyszycie, jak mikrofon Logitecha zbiera w porównaniu z naszymi mikroportami z odległości no 1,5 do 2 metrów. Mniej więcej coś takiego. Więc macie przykład teraz właśnie głosu z Logitecha. Teraz macie przykład głosu z Sennheiserów? Nie Sennheiserów, Saramoników, które mamy. Także no myślę, że sami wnioski możecie sobie powyciągać najlepiej. My podsumowując musimy wspomnieć o cenie, która na ten moment waha się od 320 do 350-60 zł. No i jest to z jednej strony no niemało, no bo no 300 za kamerę to może nie jest jakoś wybitnie mało. Są kamerki po 50 i po 100 zł, da się kupić wszystko. No tak. Natomiast tutaj jednak ten mikrofon przede wszystkim zasługuje na duży plus i jakość obrazu w tych trudnych warunkach, tak jest, również zdecydowanie jest tego warta. A częściej pewnie ludzie będą w trudnych warunkach. Tak myślę. Super, nie? Mało kto pracuje na plaży na gdzieś jakiejś Copacabanie sobie. Albo przy lampach takich jak nasze. Albo przy takich lampach jak nasze, tak jest. No brakuje trochę tego autofokusu, szkoda. Tak. Tym niemniej 350, średnio 340, 330 zł. No to taka kwota, która na pewno poprawi jakość z tych słabszych laptopów ze słabszymi kamerami, to wyraźnie poprawi. Jest mniej więcej na poziomie takiej właśnie kamery z MacBooka Air z M1, czyli to 2021 rok był chyba. Tak, ale tam w M2 to upgrade'u nie ma. Nie ma, cały czas jest to samo, dokładnie. Nie powinno się nic zmieniać. Także tego możecie się spodziewać. No i oczywiście, jeśli ktoś by szukał i potrzebował jednak czegoś więcej, no to sam Logitech również w swojej ofercie ma droższe kamerki. Również jest kamerka Brio 4K. Z tego co widziałem, jakąś też niedługo będziemy testować, więc no, kilka tych materiałów porównawczych na pewno pokażemy. Na zakończenie jeszcze dodam tylko, bo zapomniałem, jest wyraźnie wskazane, że współpracuje również z Chromebookami i Zoomem. No i Zoomem, no ale to oczywiście to zwykła aplikacja. Tak, także kompatybilność, duży plusik. Aplikacja taka malutka, prościutka, wystarczająca na MacBooku do podłączenia i nagrania obrazu czy tam transmisji. Działa, jak to mówimy, jak natura chciała, prosto. No i całkiem przyjemnie. Nie, no to jest taka absolutnie rynkowa cena kamerek, że tak, tak powiem, też właśnie takich Full HD, no ale jednak jeżeli macie MacBooka, no to kamerki nie potrzebujecie, jak macie większość laptopów Windowsowych, naprawdę większość, bo niestety, ale cały czas producenci gdzieś, no już teraz może jak ten okres produkcyjny w trakcie pandemii się zaczął, no to jednak trochę przyłożyli do tego się. Przyłożyli się do tego, ale zawsze to po macoszemu traktowali, ale i tak często takie kamerki po prostu mogą być lepsze, zwłaszcza jak jeszcze mamy stacjonarki, to już w ogóle. O, to prawda. Do komputerów stacjonarnych na monitor, jak znalazł. Logitech Brio 300 na kanale IKIT. Z Wami dzisiaj Burzyk i Doman. Do zobaczenia.